tej strony, a czyli Zombiaczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałbym wam przypomnieć, że tak jak już widzieliście na intro, że w piątek startuje mój serwer speedhace.pl o godzinie 18. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. No i co, moi drodzy, z tej okazji chciałbym poprosić, żeby każdy zostawił łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Możecie również wygrać, moi drodzy, 5 razy rangę Ultimate. Jedyne, co musicie zrobić, to właśnie zostawić łapkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem, no i napisać w komentarzu swój nick, na jakim będziecie grali na speedhace oraz propozycje, co byście chcieli zobaczyć na speedhace, no bo jeszcze może szansa, że coś po prostu zdążymy wprowadzić fajnego, jeśli coś zaproponujecie. Więc co, zapraszam do oglądania, trzymajcie się, na razie i yo, pozdro! Zatepam do pierwszego ziomka, jest to typek o nicku Deluxe Hacker, czy coś takiego. Wydaje mi się, że ja na odcinku już do tej gildii właśnie tutaj tepałem, no właśnie, mam tu nawet ustawionego homa. Tak specjalnie do nich tepnąłem, bo wcześniej udało mi się tutaj, że tak powiem, rozwalić, jeśli można tak to nazwać, że udało się rozwalić. Ale udało mi się po prostu ich pokonać, więc być może, a tym razem wyjdzie na to samo i znowu mi się uda pokonać tych ziomków. Jakby ten typek polizał, byłoby maśniutko, ale niestety nie polizał, żeby on się nie poszedł od razu dobrać. On będzie chciał się iść dobrać, dobra, sfokusuję tego, ponieważ ten nie jest na koksie, w sensie przynajmniej powinien mu się za chwilę skończyć. Dobra, tamten poszedł się dobrać, a ten typek może polizać, jakby polizał, byłoby zajebiście. Tylko no właśnie, on powinien zaraz jeść koksa. Dlaczego on nie je koksa? To mnie najbardziej zastanawia, dlaczego on nie je koksa. Teraz je koksa, no i polizał. Właśnie o tym mówiłem, że wcześniej byłem u tej gildii i te Steve'ki tu po prostu lizały jak porąbane. No i teraz wychodzi na to samo. Tylko, moi drodzy, dobra, jest ten ziomeczek. Siemano, byku. Siema, mordo. Jesteś klepany, jesteś walony tutaj na dziurę. Fajnie byłoby, gdybyś też polizał, ale no niestety nie polizzesz. Najprawdopodobniej jeśli polizzesz, to będzie jakiś cud. Ziomek się dobrał, zjadł koksa i się dobrał, ma nadaną przewagę, widzowie, tutaj totalną. No bo niestety wiecie, jak to jest, kurde, oszusty, takie, kurde, tepają tutaj w takie jakieś, wiecie, dobierki, takie inne rzeczy. Ale nic się na to nie zrobi, a i nie polizał ziomeczek. Nie wiem, czy on zjadł refila czy koksika. Tak, zjadł koksika, no dobra, trudno, zjadł koksika, byczek. No to w sumie ja sobie kupię jeszcze stręża od razu. Padał mu bania. Ach, kurde, szkoda. Szkoda, padał mu coś. Pada mu cały set, widzowie. Dobra, jem sobie teraz koksa. Parę sekund, regenki. Myślę, że udało mi się nadrobić. Dobra, wskoczyłem tu za nim. Ja nie mam w teksypakuje gammy. Zobaczcie, co to jest za typek. Zobaczcie, co to jest, widzowie, za ziomek. Co to jest za typek? Ja pierdzielę, byłem blisko, żeby tam, moi drodzy, się dobrać. Kurde, no szkoda, pada mu bania. Ajajaj, ale chyba, że go wykończę na sety. Dobra, pad. Essa, widzowie, essa. Dobra, no takie coś mi, widzowie, się po prostu podoba. No dobra, to typamy zaraz do kolejnej osoby. Jak mnie ten typek zabija, no to jest zabije i przyjdzie tutaj i zacznie mnie klepać. To jest po prostu noobem i tyle. No dobra, to typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typam do kolejnej gildii, gdzie jest dwóch typów online. Nie podoba mi się to za bardzo. Nie wiem, gdzie oni mnie tutaj tepnęli. A, dobra, tepnęli mnie znowu jakąś dziurę. Jest tu jakiś bambusek. No dobra, dwóch Steve'ów, bez premki. Zobaczymy, czy coś się uda tutaj zrobić. No w tych czasach to, że ktoś jest Steve'em, to za dużo nie zmienia tak naprawdę, no bo ludzie, wiecie, grają na jakichś multikontach czy takich innych po prostu rzeczach. Dawaj! Aj, nie polizał niestety. A może ty polizzesz? Jezus Maria, kocham po prostu tą grę. Tak mi się podoba, widzowie, taki mały ranking mam, no bo resetowałem ranking dzisiaj na live'iku, no i taki ranking mały mam. No ale dobra, spróbujemy tego typa tutaj, moi drodzy, jakoś sklepać. Mam nadzieję, że nie przyjdzie ten jego kolega. A jeśli przyjdzie, to muszę fokusować po prostu tego bambuska cały czas, all the time. Muszę fokusować po prostu tego bambuska, żeby było tutaj zajebiście. Dobra, on ma 530 rankingu. No jest to ranking dosyć mały. Ale tak jak mówię, ja resetowałem ranking, więc ja nawet, o, do niego dostanę 16 rankingu. Tylko pytanie jest takie, czy uda mi się w ogóle go zabić, bo gościu, jak tak stwierdzam, tutaj przez chwilę, to on jest nawet dobry. Ziomek jest naprawdę nawet dobry w klepie, bo jakiś mnie tutaj strefuje, ma po prostu jakieś dobre makro, no ale, tak jak mówiłem, a... Co mówię, no... Jestem, widzę, po prostu przepotężny w tej gierce. Tam jest ten młodziak, widzowie. Dobra, nie będę rzucał żadnej perły, bo ja muszę stąd uciec. Ja się gdzieś może tutaj skitram, nie wiem. 17 sekund, 16 sekund. Czy uda mi się stąd uciec, kurde? Fajne dwie na razie szybkie akcje. 4 kile na odcineczku. Także całkiem przyjemnie. Mam nadzieję, że te typy tutaj nie przyjdą. Czekajcie, poczekam chwilę, że pokażę na odcinku wam, czy ładnie tutaj uciekłem. Dobra, szybko, baza. Elegancko lecimy z Niemcem. W razie co jeszcze koksa szybko i się dobiorę. Okej, dobra, jestem na bazie, zaraz tepamy do trzeciej. Dobra, moi drodzy, stwierdziłem, że jak się bawić, to się bawić i tepam znowu do gildii, gdzie, moi drodzy, jest dwóch typa online. No właśnie, dobra, tylko że ci mają jakiś większy ranking, chociaż ten ma 500 i on dopiero teraz je koksa.
Aha, ten ziomek go chyba wrąbał na minę albo coś takiego, nie wiem, on tu zjadł koksa, zdedał ten ziomek. Co to było? Chyba ten ziomeczek nie wiedział, co tu się kompletnie dzieje, moi drodzy, że tak powiem, ponieważ, kurde, no, nie wiem, on był w szoku. Nie spodziewał się, że po prostu ktoś, ten ziomek kogoś tu tepnie. Aj, było blisko, żeby polizał, moi drodzy, jakby trzeci typek polizał, szósty w sobie typek, no, to, czy... No nie wiem, tamtego chyba nie można zaliczyć jako piątego. Jakby piąty typek, jako ten typek piąty. Dobra, wiecie, o co mi chodzi, polizał. To byłoby naprawdę super, myślę, że to byłby jeden z najlepszych odcinków. Ajajaj, przepraszam, tutaj się chwilę uniosłem, ale wiecie, widzę, to są emocje. Naprawdę, dawno się nie nagrywało tak fajnie te panie do graczy, żeby tak typy lizały. No nie było dawno takiej pasji. Zazwyczaj to jest po prostu, że szybko zginę. Raz, dwa, czy coś takiego. Co ten ziomek robi? Czy on tutaj suka? Czy pod tymi dywanami mogą być jakieś skrzynki na dobierki, coś takiego? Co on robi? On sety zbiera, aha, bo typeczek sety zbiera, no dobra, ja koksa nie jem, bo po co mam mieć koks, jak on tutaj... Wy tyfy? A co zrobię screena? Zrobię sobie screena na miniaturkę. Tak o, na szybkości, bo typek się zatrzymał, dobra, padło mu coś. Ach, kurde, było blisko, ale zaraz powinien mu też paść koks, jak mój set zielony. Dobra, zobaczcie to, widzę, jak ja napierdziela na tym mak, równe 12 cały czas CPS-u mi tutaj ciśnie. Sobie włączyłem jeszcze auto sprincika. Dobra, ostatniego koksa zjadł ziomek, czyli tak jak po prostu powinno być. Byczku, byczku, z czym do ludzi? Z czym do ludzi, mordo, z czym do ludzi? Wariacie, co ty robisz? Co ty robisz, mordo? Chłopie, co ty robisz? Mordo, mordo! Dobra, chłopie, w ogóle perły gdzieś do góry wyrzucił. Ty, nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie, co się dzieje, no nie, no kurde, nie wierzę w to. Sorry, że chwilę nic nie mówiłem, ale to jest naprawdę najgłupszy typ w Minecrafcie, jaki spotkałem. Jakby ten polizał jeszcze drugi raz, to byłoby naprawdę pięknie, ale chyba niestety nie uda się, żeby polizał tutaj w żaden jakkolwiek sposób. No dobra, o Jezu, jeszcze mi się skończyło ten widzenie w ciemności. Jakby tego typa zareagowało albo coś, to byłoby naprawdę... No nie chcę mówić, że fajnie, ale no byłoby śmiesznie. Tylko tamten się dobierze, no i mam dedzika. No mogę, widzę, powiedzieć szczerze, że tego typa by udałoby się zabić, gdyby... Zrakowało go! Nie wierzę w to. No i ten, widzę, przyszedł i się dobrał. Oczywiście jakby inaczej. No dobra, zginąłem, niestety. Ale można uznać w sumie, że tepnięcie było dosyć przyjemne, no bo... No ta gilia była, nie ukrywajmy się, dosyć Steve'owska i... I no była po prostu dosyć Steve'owska. No dobra, tepamy zaraz do czwartej gilii. Mam nadzieję, że równie będzie to fajnie jak. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. W ogóle wysłałem teleportację do dwóch typów, bo nie wiedziałem, który mnie zaakceptuje. Dobra, zaakceptował mnie typ goniku. Gracz 4-2. O Jezu, dlaczego ja kupiłem? Chyba kupiłem dwa razy Strange'a przypadkowo. Oj, właśnie, widzicie? Dlatego właśnie mówiłem o tym drugim, o tym Patryku, czego on tam miał nick, żeby mnie zaakceptował. No dobra, tepnął mnie ten ziomek. Tepnął mnie chyba pod swój kuboid, aczkolwiek nie są to nogi. Czy ten ziomek właśnie mnie, moi drodzy, tepnął i teraz będzie uciekał? On mnie chyba trapuje. Czekajcie. Nie wiem, nie wiem, czy ten typek jest strap... Co on, że co za perły? Czekajcie, widzę. Nie, czy on jakieś trapa biegnie, czy coś. On w ogóle pancza nie używa. Nie, zrzucę... Nie, no na bank. Ten typ... Nie, no koksa zjadł. Zaraz, no nie wiem. Wezmę, wiecie co, wezmę sam te nogi w razie co. Na pasek. No bo... Jego się cofa, co jest? Ty, jego jeszcze co? Pan pancha nie ma, rzuca jakieś perły. Nie wiem. Nie wiem po prostu, o co chodzi, moi drodzy, w tej sytuacji. Ja sobie zrobiłem screen, w razie co na miniaturkę, gdyby ten typek chciał mnie strapować. Czy coś takiego, ja zawsze, wiecie, robię sobie jakiś screen na miniaturki. Dobra, bo mi secik, nie, w sumie nie pada, on jest chyba w ogóle ten gościu bez stręża z tego, co ja widzę. Co jest? Padło mu coś? No i zdedał. Lol. Co to było? Wytyfy, nie wiem. Myślałem, że ten dymek może mi chce strapować coś takiego, ale chyba nie chciał. No dobra, to tepniemy sobie do piątej osoby. Chciałem tutaj zakończyć odcinek na czterech tepnięciach. No dobra, no ale będzie po prostu pięć tepnięć, także całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, tepam do tego Patryka Eksa, do którego miałem tepnąć przed chwilą. No i zobaczymy, gdzie mnie gościu tepnie. Aha, tepnął mnie w swój żółwik. No dobra, całkiem spoko. Mam tylko jednego rzucaka. Aha, gość używa makro z dabowaniem. No dobra. Widzę, że to jakiś
pan zaawansowany makro, go tak nazwiemy. No właśnie, tylko ja muszę za moi drodzy zmienić seta, bo zapomniałem kliknąć Reaper pod bindem i nie naprawiłem sobie secika. No dobra, spróbujemy tego typa jakoś sklepać. Tamtemu ziomkowi oddałem itemki, gracz TV tepnął bez problemu. Podziękował, ładnie napisał, że ogląda wszystkie filmy, także bardzo się cieszę. Dobra, ten gość je refile? Tak, on chyba je refile. Czy on jest bez stręża? Nie, nie jest bez stręża. Dobra, szybko jemy refilka. Dobra, zjadę teraz koksa, typeczek. Zjadł koksa i zmienia seta. No dobra, całkiem spoko, jak zjadł koksa i zmienia secika. W sensie, spoko, no. O Jezu, padł mi jeszcze widzenie w Naprawdę, Byniu? Wiesz o tym, że mam takie coś jak rzucaka, nie? Mordeczko. Wiesz o tym, że mam takie coś jak rzucaka. Szkoda, że tego rzucaka tak szybko wykorzystałem. No niestety więcej rzucaków nie mam, bo mi nie było stać. Ale mam w razie co jeszcze dwie pary antynoku, także całkiem przyjemnie. Czy ten typeczek chce uciekać poza swój żółwik, czy o co chodzi? Aha. Poważnie? Poważnie czy na niby? Poważnie czy na niby? To jest pytanie, nie mam rzucaka niestety. Nie mam niestety, widzowie, rzucaka. I... Dobra, zjadł koksa ten typek. Jezus Maria, już myślałem, że... No to jest, widzowie, jakiś kidziek po prostu. To jest jakiś po prostu kidzior. No to jest, widzowie, jakiś... No nie wiem. No ja pierdzielę, ja rozumiem, że ten typek próbuje zrobić sobie nade mną jakąś przewagę, ale... Szkoda, że nie mam rzucaka. Wiecie co, jaka będzie moja taktyka? Ja po prostu tutaj sobie wejdę i będę tu stał. Tak, to myślę, że to będzie najlepsza opcja, że ja tu po prostu wszedł, no ale zaciąg. Myślałem, że poliża może cwel. Ale niestety nie polizał, no i patrzcie, ja z nim koksa i on tu będzie próbował wejść, wiecie co? Szkoda, że nie mam knoka z... No, co za pies po prostu! Dobra, najlepsza jest opcja, że ja po prostu tutaj przyszedł. To będzie najlepsza opcja, o! I on teraz musi do mnie przyjść i stąd po prostu, widzowie, nie ma jak uciec, bo tu żadnych stoniarek nie ma. I wycykał perły do góry. I wycykał typeczek perły do góry. Ja cię walę, widzowie, nie no, masakra po prostu. Masakra ten typek. Po prostu masakra, no kurde, Byniu, co ty robisz? Patryk Exe, wariacie. Chłopie, chodźcie tu klepać, ty. Minecraft potyczka, raz, dwa, trzy, a nie jakieś ucieczki. I tak zaraz ginę, bo nie mam koksa. A ten typek do właśnie zna koks, a nie, zginął. No dobra, to jest sasito, Byniu. Essa, Byniu, czekaj, jeszcze kupię tutaj puncha. No dobra, widzowie, no to w tym miejscu chyba możemy zakończyć odcinek takim ostatnim killem. No myślę, że naprawdę odcinek wyszedł na... No spoko, spoko, parę killi naprawdę fajnych. Więc widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten typek mnie tu nie zabije. A, on je koksa i będzie pery do mnie rzucał, ale dzieciak, co? Ale dzieciaczek, widzowie, co nie? Zobaczcie, taki dzieciaczek, jeszcze bez bańki tutaj jest. Ale dzieciaczek, po prostu dzieciaczek, widzowie. Dobra, się tutaj dobiorę, on poszedł na dół. Jak on nie chce klepać. No Jezu, widzę, zobaczcie to. Dobra, nie będę wam pokazywał, jak ginę tutaj w nogach. A w sumie nie będę ginął w nogach, bo sobie poproszę, ucieknę do góry perłami. Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, na razie i yo, ja sobie po prostu tego typa tutaj ucieknę. Nie będę wam tego pokazywał. No i tyle. Dzięki za oglądanie, kto dotarł do końca, przykład to już masz na koniec. Pozdro.